Dzień dobry Państwu, witam ponownie po krótkiej przerwie. Oczywiście cały czas trwa Dzień z Republiką, a teraz czas na kolejnego gościa. Jest nim pan Miłosz Lodowski, publicysta. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie panią redaktor, witam serdecznie państwa. Czuj duch. Panie redaktorze, rozpoczniemy od wczorajszego przesłuchania posła Mariusza Kamińskiego na Komisji Śledczej do spraw wyborów korespondencyjnych. No, trzeba przyznać, że bardzo, bardzo dużo emocje, bardzo dużo też chyba prowokacji ze strony przewodniczącego Dariusza Jońskiego. Zobaczmy taki moment kulminacyjny, po którym nastąpiło 15 minut przerwy. Chciałbym pana zapytać, dlaczego podczas spotkania w tej willi premiera Morawieckiego przy ulicy Parkowej pan wpadł w furię do tego stopnia, że sam Jarosław Kaczyński musiał pana uspokoić? Mówił o słowach, a ja pytam o furii. Chciałbym pana wprost zapytać, czy był pan pod wpływem środków bądź substancji odurzających? Krótko mówiąc, czy był pan trzeźwy? Sposób, jaki sformułował pan to pytanie, świadczy o tym, że jest pan pozbawiony jakiejkolwiek... Dobrze, może pan odpowiedzieć na pytanie, zadaję pytanie, chciałbym, żeby pan odpowiedział. Chcę odpowiedzieć na to pytanie. Proszę bardzo. Jest pan świnią. Dobrze. Nie, wie pan co, pan mnie nie sprowokuje. Pan mnie nie sprowokuje dzisiaj. Chciałem zwrócić uwagę, że świadek się oddala. Panie redaktorze, czy był pan zaskoczony przebiegiem tego przesłuchania, czy właściwie od samego początku ta atmosfera była gęsta, a zachowanie przewodniczącego Jońskiego takie niezwykle prowokujące? Ja sobie przypominam już sam początek, kiedy kwestionowane było to, czy Mariusz Kamiński jest, czy też nie jest posłem. A drodzy państwo, pani redaktor, ja mam wrażenie, że tutaj dochodzi do pewnego rodzaju wojny psychologicznej. I to jest jakiś taki główny kłopot, z którym mamy do... Mianowicie ta komisja nie ma wyświetlić żadnych informacji, nie ma spowodować, że uzyskujemy większą wiedzę na temat tego, co się dzieje. Tylko ma spowodować to, że ewentualnie będziemy oglądać emocje, oglądać stan tego, jak się zachowują świadkowie pod wpływem właśnie prowokacji. Innymi słowy, dowiemy się bardziej na temat stanu emocjonalnego i tego, co się w polskiej polityce dzieje od właśnie tej strony wewnętrznej osób je kształtujących, niżli stanu faktycznego, stanu materialnego rzeczy, z którymi byli związani czy za które byli odpowiedzialni. Więc myślę, że to taka tania farsa powoli zaczyna wychodzić. No a ten żarcik, no, czy ta informacja, no po prostu może wskazywała na jakiś brak koszerności u osoby, która zadawała to pytanie, czy u pana Jońskiego. Natomiast, no mówię, to bardziej to jest wojna psychologiczna i próba walki w tej, powiedziałbym, kategorii, niżli szukanie prawdy materialnej. Zresztą te wszystkie pytania i wszystkie komisje coraz bardziej zamieniają się w farsę i powiedziałbym, próby łatania niedostatków informacyjnych czy niedostatków jakościowych u samych członków komisji, te gierki pomiędzy poszczególnymi członkami komisji, odbierania głosu, próby eliminacji części świadków czy osób powoływanych na świadków po to tylko, żeby stworzyć jedyny możliwy obraz. To takie tanie kształtowanie scenariusza dla mas, tylko jest jeden problem. Mianowicie coraz mniej osób interesuje się tymi komisjami. I mam wrażenie, że one coraz mniejszy wpływ mają na emocje i stan emocji w sferze publicznej, dlatego że pojawiają się rzeczy bardzo ważne, dotykają nasze społeczeństwo. Ta komisja byłaby dobra na czas spokoju, kiedy trzeba powoli grillować opozycję. Natomiast teraz mamy niestety spadki gospodarcze, gwałtowne problemy z cenami prądu, cenami środków pędnych, problemy z akceptacją paktu migracyjnego. To są rzeczy, które zaczynają Polaków bardzo stresować, zaczynają zauważać tego skutki, w związku z czym ta komisja od pierwotnie planowanego takiego kabaretu dla... Właśnie pan redaktor mówił tutaj o kabarecie. Mam nadzieję, że za chwilę uda nam się. Już chyba jest połączenie. Panie redaktorze, wspominał pan o kabarecie, o teatrze politycznym. Ja myślę, że to mogłaby być rozrywka dla niektórych osób. Czemu nie? Ale no chyba w tej całej sytuacji tragiczne jest to, że przecież my po prostu za to płacimy. Za to płaci podatnik.
Pani redaktor, i właśnie w ten sposób to trzeba komentować. Mianowicie powinniśmy sprowadzać up-owo, prawda, do rzeczy i do tego punktu krytycznego wszystkie rzeczy, które obserwujemy. Mianowicie zacznijmy zadawać pytania jako społeczeństwo, jako wyborcy, jako osoby komentujące rzeczywistość. Kto za to płaci, dlaczego za to płaci i dlaczego za zabawy polityków, które są coraz mniej merytoryczne, coraz bardziej, powiedziałbym, odległe od problemów, które kształtują emocje Polaków, od nadciągającego kryzysu, któremu nikt nie przeciwdziała, proszę zauważyć. To po raz pierwszy w historii rząd po prostu mówi, że będzie kryzys, no i nic. No i nic z tym nie robi, po prostu. Oni w zasadzie, czy jest kryzys, to nie muszą reagować, a jak jest prosperity, to też nie muszą reagować. W związku z tym, po co są? Po co ten największy w historii rząd powstał? Dlaczego ma tylu wiceministrów, najwięcej w historii? A już wiemy, ilu ich jest i czym się zajmują, to chyba sami nie wiedzą, ale ilu ich jest, czy już się doliczyliśmy, czy pan redaktor się doliczył? No, ja się doliczyłem, przestałem liczyć chyba powyżej 125, z tego co pamiętam, i tam chyba do 130 dochodziła ta liczba. I to jest szokująca rzecz, drodzy państwo, bo ci państwo robią sobie, powiedziałbym, zabawy z poważnych rzeczy, za które całe społeczeństwo, powiedziałbym, nie zapłaci tylko i wyłącznie teraz i środkami, które przyjdzie nam wydać z własnych kieszeni i płacimy za to srodze, ale zapłacimy za to przyszłością całego kraju i przyszłością przyszłych pokoleń, bo niewykorzystane sytuacje jak w piłce nożnej się mszczą. Innymi słowy, jeśli teraz nie wskoczymy na, powiedziałbym, ten wózek prosperity i szansę na rozbuchanie naszej gospodarki, to już nigdy to się nie zdarzy, dlatego że teraz wszyscy nasi potencjalni konkurenci, również regionalni, mają też kryzysy i kto najszybciej je rozwiąże, ten zbierze całą pulę. I Polska była na tej fali wznoszącej, a teraz już wystarczy zobaczyć wskaźniki ekonomiczne od początku roku, że spadły. Miast prognozowanych tam chyba powyżej 1% wzrostu. My mamy spadek o prawie 6%. No więc, drodzy państwo, zamieniamy się w taką idącą ku zatraceniu. I to jest przykre. Panie redaktorze, czyli rząd ma rekordową liczbę członków, którzy nie do końca wiedzą, czym się zajmują, no tak przynajmniej wynika z wywiadów, ale chyba szykuje się rekonstrukcja, ponieważ przypominamy, że 8 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego i dziś po godzinie 14 mamy poznać listy Koalicji Obywatelskiej właśnie do Parlamentu Europejskiego. Jest tutaj dość szeroka giełda nazwisk, no niektórzy twierdzą, że Tomasz Grodzki, były marszałek Senatu, ma udać się do Parlamentu Europejskiego, niektórzy że wskazują panią ministrę klimatu, panią Paulinę Henik-Kloskę. No inni mówią też o ministrze sprawiedliwości Adamie Bodnarze. Można powiedzieć tyle. Ja nie chcę być zbyt złośliwy, ale pozwolę sobie mimo to na pewnego rodzaju impertynencję. No chyba immunitet unijny jest znacznie bezpieczniejszy dla niektórych polityków niż ten polski. W związku z tym ja myślę, że listy do Europarlamentu będą puchnąć od osób, które, powiedziałbym, dosyć bodnarystycznie, że sobie pozwolę na tego typu neologizm, podchodziły do aspektów prawa i już nie tylko i wyłącznie swobodnie kształtowały, falandyzując je, ale właśnie poszły krok dalej, mianowicie łamały prawo i powiedziałbym, dobry obyczaj, nie tylko polityczny, ale przede wszystkim prawny. Co dziwne, bez przeciwdziałania i bez licznych komentarzy, zwykle skwapliwych w takich okolicznościach, naszych profesorów prawa i rozmaitych celebrytów, iluminarzy tej bardzo ważnej gałęzi naszej rzeczywistości, bo odpowiedzialni za krwiobieg całego państwa. I to jest najsmutniejsze, to znaczy w rytm walki politycznej, walki plemion, czy wręcz narodów, które się tutaj wykrystalizowały na terenie Rzeczypospolitej, osoby, które winny stanowić właśnie taki, powiedziałbym, taran, mur Hadriana bezpieczeństwa naszego kraju, czyli właśnie na to płacimy, utrzymując rozmaite katedry, rozmaitych zawodów, żeby te osoby stanowiły w chwilach krytycznych zasób państwa i zasób bezpieczeństwa także obywateli. No one teraz milczą, bo to jest niewygodne z przyczyn głównie towarzyskich. A spodziewa się pan, że na przykład Adam Bodnar, bo tutaj oczywiście głośne nazwisko a propos prawa i własnych interpretacji tego prawa, o którym pan właśnie wspominał. Myśli pan, że Adam Bodnar szykuje się do Parlamentu Europejskiego? Myślę, że powinien, dlatego że skala tolerowania bezchołowia prawnego, do której dopuścił, no ten skądinąd kiedyś znakomity naukowiec.
różnicy poglądów, świetny prawnik i dawał się poznać jako, powiedziałbym, osoba, która no, nieprzypadkowo pełniła rolę rzecznika praw obywatelskich. No właśnie, to dlaczego? Właśnie ja się zastanawiam, panie redaktorze, dlaczego postanowił no właściwie przekreślić swój dorobek naukowy, bo tak jak pan mówi, no przecież to są lata pracy, lata nauki, publikacji naukowych i teraz takie coś. Panie redaktor, mam wyraźny problem z tymi sytuacjami, bo tak samo znany mi skądinąd pan poseł Kowal też wyczynia rzeczy nieprawdopodobne od strony intelektualno-logicznej. A to jest mądry człowiek i po prostu zastanawiam się, jak bardzo musi kusić władza, jak bardzo musi być ten afrodyzjak silny dla niektórych, jeśli są w stanie w ten sposób kształtować płynnie swoją markę osobistą, że przekreślą lata pracy tylko i wyłącznie dla dotknięcia pewnej iluzji władzy, bo ta władza się kończy z czasem i wtedy trzeba wrócić do normalnego życia. I to jest rzecz, która... Powiedziałbym tak, od strony czysto filozoficzno-intelektualnej mnie niesłychanie pasjonuje od lat. Jak powiedziałbym osoby, które często też dorobek całych rodzin, bo to są często pokolenia rodzin, które składają się na dorobek niektórych naszych przedstawicieli życia publicznego, są w stanie przekreślić wyłącznie tylko na podstawie jakiegoś doraźnego sporu politycznego czy sympatii towarzyskich. To są rzeczy... Szczególnie jako osoba z Krakowa zauważam tego skutki, bo w końcu Kraków ma tradycję materialną i niematerialną, dziedziczoną przez wieki, nigdy nie wzruszoną jakimiś właśnie powstaniami czy destrukcjami całego, powiedziałbym, gigantycznego dorobku. I to jest rzecz, która mnie niesłychanie pasjonuje, że ludzie, którzy kształtują bardzo świadomie swoją karierę, mają bardzo duży dorobek życiowy również, a nie tylko i wyłącznie naukowy, są w stanie właśnie dla tej iluzji krótkotrwałej władzy czy uczestnictwa, partycypacji w sprawowaniu tej władzy zanegować wszystko, co ich kształtowało, co ich ukształtowało i co buduje ich formację. No i to jest smutna konkluzja, bo to też jest konkluzja, że polscy wyborcy nie patrzą na takie szczegóły, a powinni. Panie ministrze, przepraszam, panie redaktorze, mówimy jeszcze, jeszcze nie, ale właśnie rozmawialiśmy też o tej rekonstrukcji, o ministrach i teraz będzie o ministerstwie cyfryzacji, ponieważ tam trwają prace nad ustawą Prawo komunikacji elektronicznej. Już tutaj nie wchodząc konkretnie w szczegóły, no, chodzi o przechowywanie naszych danych, chodzi o szeroki dostęp do naszych danych, między innymi do treści SMS-ów, rozmów telefonicznych, treści komunikatorów. Taki dostęp miałyby mieć służby. Tutaj nie chodzi tylko o Centralne Biuro Antykorupcyjne, ale na przykład policję, czy też Straż Graniczna. Czy pana zdaniem ten nowy projekt to po prostu nic innego jak postępująca inwigilacja obywateli? No panie redaktor, jako że siedzę w IT od 30 lat praktycznie, bo jeszcze od czasów mojego liceum, to powiem, że to jest wprost czysta inwigilacja, która i tak istnieje, natomiast do tej pory była ograniczona, powiedziałbym, zarówno od strony software'owej, są tacy nasi twórcy czy rozmaitych aplikacji, którzy w ten sposób się bawili ze służbami, że po prostu kodowali na bieżąco i rozkodowywali na bieżąco pewne komunikatory, są takie na rynku, które po prostu ciężej złamać. No i do tej pory, żeby, że tak powiem, pozyskiwać informacje, trzeba było tak zwanych backdoorów używać, czyli takich furtek, które są pozostawione często przez programistów właśnie na użytek służb. No ale to powoduje, że informacje w ten sposób pozyskane często nie mogą być wykorzystywane jako dowody sądowe. No, w sytuacji, w której w Polsce zmienia się tak naprawdę kształt, powiedziałbym, budowy nadzoru nad społeczeństwem i też mają być prowadzone rozmaite pod pozorem antydyskryminacji czy właśnie działań antydyskryminacyjnych rozmaite przepisy prawa, gdzie no chyba zamierzają w imię politycznej poprawności po prostu skazywać niektórych, no to przydatne by były dowody, które pochodzą wprost ze źródła, które jest zapisane w ustawie i ze źródła, które pozwala na inwigilację wprost. No i właśnie do tego zmierzamy, innymi słowy. Z jednej strony będą urojenia, co obserwujemy na przykład po działalności z jednej z organizacji, której lider mieszka w Norwegii i utrzymuje status więźnia politycznego, a w Polsce jest skazany za konkretne wyskoki, że terroryzują
rozmaitych komentatorów czy osoby tak, publiczne. No składa doniesienia, tak? Składa zawiadomienie ten pan cały czas. A teraz tą samą metodą będzie można niewygodnych przeciwników politycznych, przeciwników swoich działań inwigilować i powiedziałbym sprawdzać. Państwo wybraliście w październiku władzę, która jest skrajnie antydemokratyczna i skrajnie antypolska, powiedziałbym, bo Polacy duch wolności cenią sobie najbardziej. No ale to jest tak, że z czasem będziemy poznawali uroki tych srogich misiów. No i w związku z tym, że mamy możliwość obserwowania tego, składam panu premierowi z okazji trochę spóźnione, ale składam mu życzenia urodzinowe, bo zdaje się dwa dni temu, czy trzy dni temu, dwa dni temu miał urodziny, więc składam mu życzenia urodzinowe, żeby jak najszybciej skończył zarządzanie Rzeczpospolitą i żeby udał się na zasłużoną emeryturę, bo już chyba emerytem jest, więc żeby udał się gdzieś w miejsce, którym nie będzie oddziaływał na przestrzeń publiczną, bo chyba nie radzi sobie z materią państwa i powiedziałbym z działaniami na rzecz naszego kraju i obywateli. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Miłosz Lodowski, publicysta, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani serdecznie, państwu również. Drodzy państwo, ja zapraszam na serwis informacyjny, który już za chwilę na antenie Telewizji Republika, a następnie Piotr Nisztor tutaj w studiu. Do zobaczenia.